Leszek Krowicki. Zaczęliśmy zwycięstwem i zakończyliśmy mecze w grupie. No naturalnie, każde zwycięstwo cieszy. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że udało nam się dzisiaj odnieść zwycięstwo, aczkolwiek no, nasz bilans na pewno nie jest tym bilansem, którego sobie życzyliśmy w czasie tych mistrzostw. A trudno było zespół zmobilizować do tego meczu? No mecz pokazał, że nie, aczkolwiek dziewczyny są naturalnie załamane i myślę, że większość z nich ma cały czas w głowie ten przebieg naszego turnieju tak dla nas no, niekorzystny. To jednak można zwrócić uwagę, że to doświadczenie powinno procentować, bo niebawem już będą mecze kwalifikacyjne do Euro, prawda? To jest bogaty, jakby tutaj bogaty zestaw doświadczeń, które te dziewczyny na pewno później wykorzystają. No ja też to tak interpretuję, stąd oczywiście jestem szczęśliwy, że udało nam się dzisiaj dokonać kilku zmian, że wiele rzeczy funkcjonowało, aczkolwiek nasz rywal też nie był, biorąc pod uwagę rywali, z którymi graliśmy, zbyt wymagający, ale oczywiście to są doświadczenia, które nam są bardzo potrzebne. Cieszy mnie to, że dziewczyny wzięły poważnie to, co jest do zrobienia i że za wszelką cenę chciały wygrać, ale powtarzam, no nie jesteśmy szczęśliwi z przebiegu tego, co się wydarzyło generalnie. Przed drużyną polską jeszcze dwa mecze, teraz się wybieracie do Lipska, tam będzie Puchar Prezydenta IHF, prawdopodobnie zagramy z Angolą. Będziemy się przygotowywać do każdego meczu solidnie, z nadzieją, że uda nam się zrealizować to, czego chcemy, tego, czego oczekujemy od zespołu, tego, czego zawodniczki oczekują od siebie. Będziemy robić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej do końca tych zawodów. Dziękuję bardzo.